No może teraz coś. Co jeszcze mamy? Kraków. Kraków? O, właśnie Kraków. Tak wszystko. Kraków. No bo Francję masz, Włochy były, Bałkany były. A no tak. No Kraków. No Kraków. Jak długo na Bawelu? To w Krakowie sami poeci, prawda? No dobrze, coś to może okej, to zahaczymy teraz. Tylko nie modelki, ani nie przynosi nam policji. Właśnie, też. No, to jest komplek. Thank you.
Tak, bardzo dziękujemy Kubie. Ja nieprzypadkowo zaprosiłem Jakuba Mietłę. Dobrze sobie zdaję sprawę, że jego muzyka to także podróże właśnie po różnych stylach, po różnych krajach. I nie wiem jak Państwo, ale ja poczułem się, jakbym spacerował po uliczkach właśnie tych różnych miast, które artysta nam tutaj pokazał, zobrazował. Nie da się też nie zauważyć szczególnego gościa dzisiaj. Jest tutaj z nami Pędzel. Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczny ogon. Krzysztof Ludwin to absolwent krakowskiej Politechniki, studiował na Akademii Sztuk Pięknych. Był też pedagogiem przez długi czas. Niedawno zakończył tą, nie wiem, czy to można nazwać przygodą. Przygodę. Kariera to nie była. Jakby była kariera, to byłbym teraz profesorem belwederskim, ale zakończyłem na profesorze PK. Może parę słów o sobie. Panie Krzysztofie, my się zajmiemy pędzlem. Tak? Do żony? To się okaże. Ja się przyzwyczaiłem, że on jak jeździ ze mną, to panuje nad nim, prawda? Tak, ale do żony? Do kiedyś na wystawie w Warszawie zrobił kupę tak na środku. Jak będziecie chodzili, bo można. Ale nie, to on jest taki duży, że już się nauczył. Ale tak wracając do malarstwa, to... Jak zobaczę znudzenie na waszych twarzach, się przyzwyczaiłem, bo studentów widzieć, to już kończyłem. W każdym razie, no zawsze malowałem. I ponieważ nie było kiedyś komórek, więc musiałem malować na ulicy. I z tych rysunków, jak widzicie, tam jest taki przykład tych rysunków, jest tam za ścianą. Tak, i tych rysunków ja robiłem bardzo dużo i później w pracowni, czy w hotelu, czy gdziekolwiek malowałem akwarele głównie, całe życie. Natomiast od jakichś 20 lat, wykorzystując akwarele jako szkic, to zawsze to robiono, maluję płótna. Po prostu teraz już sobie wybudowałem, robię sobie pracownię i maluję w ten sposób. Słuchajcie, to oddaje jakby, ja to nazywam nerwowy ekspresjonizm, nie? Który wywołuje zawsze uśmiech ludzi na twarzy, ale po prostu rzeczywiście jest to taka forma terapii, koloroterapii, która powoduje, że no nie mam po prostu depresji żadnych w zimie, no bo właściwie to bez przerwy obsuję z tymi słoikami otwartymi kupa koloru, no i bez przerwy maziam. I jak to niektórzy mówią, słuchajcie, no napluł na popaćka, ale kupy się to trzyma. Generalnie tak. I to nawet koledzy przyznają, to aczkolwiek niechętnie. Nie? Bo jako rzeczywiście, jako architekt, studiowałem jako architekturę. Później dostałem się na akademię, w sumie dzięki profesorowi Joniakowi, ponieważ niemalże nie zdałem tego egzaminu teoretycznego, ponieważ zapomniałem sobie kwiaty Tuwima, jak cokolwiek. Polskie kwiaty chyba jakoś tak dobrze mówię, bo już nawet temat. W każdym razie, no, czy ja byłem 6 lat po maturze, a mnie pytają na egzaminie teoretycznym o takie, a profesor Joniak, a dajcie mu spokój, to jest stary chłop. Już po prostu nie pamięta, jak matura była. I byłem niestety tylko na akademii 2 lata u profesora Pamuły. Pamiętam, nauczyłem się bardzo dobrze kompozycji, bo to był raczej grafik i świetnie uczył kompozycji. No a później wojsko mnie wzięło. No i później, wiecie, po wojsku życie, już jak widziałem tych takich studentów na akademii, jakichś takich chodzących, no to nie, ja tu muszę żywo. Trochę, nie wiem, ja mam po nim, albo on ma po mnie. W każdym razie inne życie zagarnęło i wziąłem się do malowania i do podróżowania głównie. I tak samotnie w sumie podróżuję i albo czasami w towarzystwie przez całe życie i przywożę bardzo dużo motywów z całej tych wszystkich podróży. Maluję później, znaczy rysunki i akwarele i maluję później płótna. No i a dlaczego tak? No, jest taki kawał, niektórzy zawsze opowiadam, że jak baca idzie przez halę i stoi turysta
i tak cyzeluje, maluje tak rano, nie? I Habaca wraca, patrzy, a tu taki fotorealistyczny obrazek namalowany. Bata mówi, Jezusie Mario, to się musi człowiek namęczyć, jak ma aparatu fotograficznego. Także po prostu, no, dlatego to jest taki sposób malowania, który odzwierciedla cechy charakteru. Cechy charakteru. Ekspresyjny. Co? Ekspresyjny, tak. No ja to tam nazwałem nerwowy ekspresjonizm, tam gdzieś to poszło w świat. No bo te covidowe, cały ten czas covidowy, 4 lata, to jednak wyzwolił i we mnie, i w innych, wyzwolił pokłady różnych i negatywnych, i pozytywnych relacji, i trzeba było jakoś to wyładować. Ja powiem wam szczerze, ten czas covidowy sobie spędziłem malując. Czyli zajęcia były via komputer, nie? I sobie też malowałem bardzo dużo, także ja chwalę sobie. Natomiast zakończyłem faktycznie karierę na Politechnice, pracowałem na Wydziale Architektury, ucząc malarstwa. No bo stwierdziłem, że po 60, a teraz kończyłem 60, do 70 muszę to pożyć. Po znowu podróżować, tak jak to było do 30, nie? Czyli te od 30, 40, 50, 60 musiałem pracować, a teraz no różnie będzie z pieniędzmi, ale tak naprawdę czy pieniądze czy szczęścia nie dają, nie? Żeby było, jak to mówią Gruzini, na wino i na łapasz. Nie? Czyli wino i ten placek taki gruziński, tak, super. No i wszystko jest okej wtedy. Ja wiem, jest inflacja, wszystko leci w górę, ale on ma dzieci, ludzie mają, no ja nie mam. No więc generalnie pakuję, mam tutaj o tego sierściucha, ale no właściwie to tylko mogę na podróże teraz. No i oczywiście ładować malarstwo i no i wystawiać, gdzie się da. Teraz, jeżeli Państwo chcielibyście na przykład zobaczyć, to jest równoległa wystawa, mogę, nie? Tak, tak. W Pałacu Sztuki, na górnym Pałacu Sztuki jest prawie 80 obrazów. No i tutaj część właśnie tych obrazów tutaj u BWA wylądowała, tak żeby też pokazać. Także no, obejrzyjcie sobie, ja jeżeli chodzi o podróże, tak tylko już szybko powiem, jeżeli chodzi właśnie o te podróże, ja właściwie generalnie maluję przy muzyce. Spotify. Mam muzykę z całego świata, mam takie foldery i mam tam rzeczywiście maluję, no nie da się inaczej. Cisza niedobra. Natomiast w momencie, jak jest muzyka, ona nastraja, człowiek się wyłącza, jeszcze najlepiej na słuchawkach i rzeczywiście wtedy ten odruch taki nerwowy. Ale właśnie to, co chciałbym zapytać. Jakaś kooperacja powstanie. Ja będę grała, a pan będzie malował. Ale action painting tak powstało, tak. Moim Wysześniak jest gra na wiolonczeli, ma teraz fundacja Fulbrighta dała mu no, pieniądze na doktoranckie studia. I tak planujemy, żeby on na wiolonczeli będzie grał, a ja będę po prostu action painting. Do rozmowy wrócicie za chwilę, a ja chciałbym zapytać, bo tutaj w tej sali jest to malarstwo na płótnie, jest to bardzo energetyczne, ekspresyjne, ale tam w pierwszym pomieszczeniu jest akwarela, jest bardziej stonowana, bardziej taka... No nie, bo tam jest, są dwie takie dość... No, są też mocne, ale są też takie... Ale wiesz, tam jest zima, nie? Zauważyłeś, że to jest zima i ona ma takie... Kamienica po lewej w Krakowie, mimo tego, że jest tam światło, to jest też i ten cień. No bo czasem jestem spokojny. Jest poezja. Czasem jestem spokojny. Chyba, że dostanę telefon. Muzyczka spokojnie się. Chyba, że dostanę telefon, zgłoszę do sekretariatu, to wtedy dostaję po prostu nagle. Albo jak na przykład punkty na artykuły, nie? Czy trzeba było nabijać sztucznie te punkty, to mnie po prostu doprowadzało do szału. No to jak usłyszałem to, no to po prostu od razu płótno i. To jest naprawdę bardzo dobra terapia, powiem wam. Bo ja siostra, jak się rozwiodła, pierwsze to zrobiła, to namalowała 3 obrazy. Nieważne jak, stanęła tyłem, malowała, ale chodziło o to po prostu, że naprawdę. I te obrazy wzięła pewna Francuzka, u której nocowaliśmy we Francji, zamiast moich, to wzięła mojej siostry. Proszę Państwa, jest z nami również tutaj przedstawiciel władz samorządowych. Jest pan wicestarosta Paweł Osiekowski. Zapraszamy. Władza i sztuka nie zawsze się lubią. Mało agresywne. Mam coś powiedzieć, tak? Ja tak jak
Nie zdążyłem obejrzeć wszystkich prac, bo jakoś tak w połowie gdzieś się tutaj zatrzymałem, ale jak zauważyłem, to jest taka jakaś zbieranina tutaj Europy, miast europejskich, ale jakoś w tej sali przynajmniej. Ja myślę, że jednak nie zbieranina. Lepiej wybór, tak. Ale bardziej widzę tutaj jednak taką Europę Środkową z takim troszkę w kierunku bliżej Bałkanów. Nie widzę Skandynawii chyba, może w tamtej sali. No, Kopenhaga jest. Tu jest Kopenhaga. O właśnie, to nie doszedłem. To jest wężowa wieża w Kopenhadze, gdzie na ostatnim etapie wspinania się po wieży jest takie podium, znaczy oczywiście bandą, nie? Znaczy tym balustradą. Ale 50 cm, więc generalnie ja wchodziłem tak przytulony do wieży, bałem się patrzeć po prostu w dół, nie? Ale jest Kopenhaga, w Kopenhadze prawie 7 miesięcy spędziłem. Dziewczynę Dunkę miałem, miałem 23 lata. Fajnie było, świetnie. Zastanawiałem się, że bardzo dużo mamy tutaj właśnie wspomnień z miast. Ale jak usłyszałem Politechnika Krakowska, no to już wiedziałem skąd, że mamy dużo. No nie, no na punkcie architektury zawsze miałem świra, tak szczerze mówiąc. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, Francuzi się mnie pytają, dlaczego nie maluję ludzi. Ja mówię, przecież są tu ludzie, o tam, tutaj są żony, tam gdzie się odbył, się pojawiają koło Łodzi. Jak się dobrze przypatrzeć, to o tam są, puszczają się gdzieś tam, czy tu gdzieś chodzą. Tylko one są plamą, ludzie tutaj towarzyszą jako plama. Jak impresjoniści mówili... No bo malarstwo to plama i kolor. Tak, no impresjoniści. Nie widzisz czerwonej karoty, tylko widzisz plamę czerwoną. Proste. Czasem umysł nam podpowiada, że coś jest czymś, ale z odległości no, widzimy... Że każdy widzi. Właśnie. No ja uczę, powiem wam, uczę teraz i grupy i inne, uczę malowania obrazów z czarno-białych rysunków. Po prostu to, co jak gdzieś ewentualnie powidok zostaje w głowie, to on ten powidok ląduje, ale to są wyłącznie kolory wyobrażone, to znaczy zaprojektowane, a może inaczej. No bo dlatego... tam jest ciekawa technologia, bo najpierw powstaje rysunek czarno-biały, a dopiero potem w pracowni powstaje praca. Akwarela mała. Akwarela, a potem dopiero obraz. Obraz, tak. A nie ma czarno-białych żadnych prac? Proszę? Nie ma pan żadnych czarno-białych? Tylko grafiki mam, rysunki, tak? Właśnie. Rysunki na białym papierze, tak teraz nawet wykonuję teraz w tym momencie patykiem i tuszem krakowskie motywy, ale raczej nie, wolę kolor. Może jak zobaczycie kiedyś wystawę moją czarno-białą, to nie dobrze. To już będzie źle. Może mi coś z głową albo coś z oczami wtedy, tak? Faktem jest, że w takiej książce o kolorze w architekturze pisałem, że jak się widzi na ulicy na czarno ubranego faceta, to jest albo ksiądz, albo architekt. Bo architekci lubią po prostu kolor czarny i jest tak, słuchajcie, że ten kolor, że rysunek to jest to gra intelektualna, czyli szukanie formy, dlatego architekci wolą rysunek, a kolor jest to emocja. Czyli generalnie, jeżeli do rysunku dodamy kolor, to już jest emocja, to już jest podejście emocjonalne. Dlatego nie lubią architekci koloru, nie znają się na kolorze. Ja pisałem, robiłem badania w Polsce, jak wydzwaniałem do prawie 100 pracowni, to naprawdę było wyzwanie, to za każdym razem jak dzwoniłem, to pan mówił, a to ja podam koleżankę. I rozmawiałem z kobietami o kolorach i de facto według badań rzeczywiście kobiety widzą dużo, o 20% więcej kolorów niż mężczyźni. Właśnie? Tak. I badania, no badania. Więcej niż 20%. Za to mężczyźni podobno mają więcej kubków smakowych. Ale słuchajcie, no więc ja wykoncypowałem, że jako malarz, znaczy malarze w takim razie są kobietami, czyli ja jestem kobietą, a ponieważ ja wolę kobiety, no to chyba jestem lewiką. To jest bardzo ryzykowna teoria. Problem z kolorami u architektów rozwiązują teraz osoby produkujące tynki, bo poszły już tak, że i dzięki temu tak, się pojawia coś. Tak, ale architekci muszą zaproponować ten tynki. Tak naprawdę, jak ja robiłem wykłady o kolorze do studentów architektury, to im mówię, słuchajcie, jak zostawicie kolor w gestii inwestora, to naprawdę nie poznacie swojego domu, jak wrócicie. Ja pamiętam, że w sztabnicy pani Janina
Pytam się, dlaczego tutaj ten jest taki pistacjowy ten kolor, a obok taki fajny, żółty, znaczy taki kremowy. Albo wysłałam tego męża do szczawnicy, no i nie było innego koloru, żeby kupić. Proszę Państwa, myślę, że ta część oficjalna możemy zakończyć. Chyba, że Kuba zakończysz jeden utwór. Nie. Bałkański. Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany. Bałkański. Drzewy. Tą rozmową do rozmów wrócimy, bo jeszcze będą rozmowy kuluarowe i będzie można wygustować lampkę wina, którą artysta ze sobą przywiózł. Jakiś poczęstunek jest, ale ta uczta muzyczna naprawdę. Tak, prosimy. To malarstwo i muzyka Kuby tak się dopełniają, że... No bo to jest malowanie przy muzyce generalnie, no jakiś rytm jest zachowany na przykład. Także odbiór też taki powinien być. Tak, idzie koło stego, z wieczoru kawalerskiego. Jeszcze, tego idziemy w tamtej. Z Macedonii. Fajny obiad na środku, Syrakuzy, rynek taki mały,
No i oczywiście stół taki duży, biały i prawie 20 parę osób siedziało. Lino, powiem wam naprawdę, super atmosfera. Świetnie. No bo niektóre miejsca są kapitalne. Sycylia w ogóle ta od strony Afryki jest świetna, bo Palermo, bo tam różnie bywa. Jak tam próbowaliśmy wejść w niektóre dzielnice, to tam policja mówiła, że nie. Ale Syrakuzy tam, no, tam gdzie jest bardzo ciepło, to jest rzeczywiście świetne. Marina Ragusa, Ragusa w ogóle takie piękne miasto. Coś wspaniałego. Próbują tam ściągnąć, powiem wam, nie wierzcie w to 1 euro za domy wyłożę. Bo tak naprawdę to jest 140 tysięcy euro później, jak trzeba będzie remontować i zatrudnić ludzi tamtąd i wszystkie załatwiać zezwolenia. I mówię jako architekt teraz. Tak. Ale Włochy są kapitalne. No ale popatrzcie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Jeżeli ktoś by nawet chciał, przepraszam, się przeprowadzić do Włoch, to musi pamiętać o tym, że całe Włochy są na wulkanie. Czyli tak naprawdę jak tak pójdzie od Sycylii, to w całe Włochy znikną za 100 lat albo 150. A Kraków zostanie. Gorzej by tego bliżej. No ale nie, no, mnie mówię blisko, nie wiem, 28 km, 30 km, więc. No, 40 mnie, ci mnie pokazuje 30. Od razu, jak mamy na S7, to jest szybciej. Tak, jak mamy S7, to jest jakieś 10 km. A ja tyle razy przejeżdżałem przez to miasto. Z Warszawy przez 40 lat przyjeżdżałem. I nigdy się nie zatrzymałem tutaj. Przez to przemieszczałem obwodnicę. Byłeś kiedyś. A były tam, szukałem tak. Szukałeś galerii. 3 razy został skierowany do galerii handlowej. Powiedział dość i pojechał. Ale wybrałeś się na miejsce. Ale to już to w tej najnowszej historii, bo ta galeria handlowa jest. Nie, jakieś 3 lata. Tak, to 3 lata temu. Tak, ale ona była wtedy na topie, tamta galeria. No ja myślę, że po prostu że tacy Miechowianie, którzy tutaj... To nie znali tego adresu. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo obiecałem, że artysta będzie miał niespodziankę. Chciałem podziękować za tą ucztę koloru, za to, że zdecydowałeś się w nas wystawić album naszego tutaj... W zasadzie artysty, który pochodzi z Miechowszczyzny, Stanisława Saszy Stawiarskiego, artysta, który po studiach niestety, albo że stety, nie wiem, wyjechał do Paryża, a potem osiadł na przy Saint-Tropez w Romantuel, mieszka, ale odwiedza nas czasem, a także zadbał o to, żebyśmy mieli kolekcję jego twórczości i mamy. Nie, no do Paryża jest fajnie pojechać, powiem wam teraz to tym bardziej, ja mam dużo, bardzo dużo znajomych w Paryżu i teraz, w sumie teraz jak zakończyłem już przygodę z uczelnią, bo to jest naprawdę dobre powiedzenie, powiem wam, że jak miałem 30, to musiałem zrezygnować, znaczy musiałem przestać żyć z malarstwa i założyć pracownię architektoniczną, bo inaczej bym nie dał rady po prostu przeżyć. Później zakończyłem tą przygodę pracownią, zamknąłem pracownię i przygoda była na Politechnice, nie? I teraz przygoda się zamknęła. I następna przygoda. Już freelance artist totalnie, nie? Ryzyko pełne, jak Gauguin, który był bankierem, kasę miał. Ale co z tej kasy, jak satysfakcji nie ma, nie? I cały czas strach o tą inflację. Proszę, no. Nie, słuchajcie, obrazy, kupują ludzie obrazy, obrazy idą w cenę do góry, a zwłaszcza te pokazywane w dobrych miejscach, czyli w BWA. Bo to są jednostki opiniotwórcze, jak tutaj Paweł mówi, że to jest dobre, to wierzcie mu, że to jest dobre. I jeżeli to jest Pałacu Sztuki, już na górnym, no to już słuchajcie, jestem w historii Krakowa. Za Matejką, nie? Nie no, żartuję. Ale naprawdę, powiem wam, że ten pan prezes Witek Zbigniew zaproponował mi, ale się nie zgodziłem, no bo po prostu ciężar by mnie przywalił, ciężar historii, żebym miał pracownię Muzeum Matejki na piętrze, w górze. No ale nie będę robił konkurencji. A nie, jest taki kawał, nie? Jak Picasso nie żyje, Matejko nie żyje, ja też zaczynam się źle czuć. Proszę państwa, lampka wina. Tak jest. Dziękujemy. Kuluarowo. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Żeby było wesoło, pamiętajcie, inflacja tak trudno, ale będzie wesoło. Już mieliśmy inflację, przecież pamiętacie. Tak, no.
Więc galby te paręnaście milionów wnosił w kieszeni. No i później było lepiej. Tak, jak to się mówi, przynajmniej moim sposobie życia to jest 7 lat chudych, 7 lat tłustych malarów, czyli zawsze tak. A że generalnie powiem wam, jeżeli obrazy nawet idą, to trzeba, nawet nie wolno ich sprzedawać dla bardzo za bezcen, tylko je zgromadzić, przytrzymać. Tak, żeby zgromadzić to i w wieku 90 lat. Przeleć, bo rozkradną. Jak się nazywał? Niemeyer, o Oskar Niemeyer, główny architekt brazylijski, pytali się go, jak w wieku 109 lat palił cygara, no nie pił whisky. I pytają się, czy warto żyć zdrowo. Ale co, będzie pani stała do dziennikarka, będzie pani stała nad dołkiem i nie szkoda tego zdrowego ciała. Ale trzeba używać życia. Tak w miarę, żeby móc spokojnie chodzić, stać rano bez bólu kolana, nie? Żeby dawać radę. I do 90, a później to już. Co się dzieje? Ja nie wiem jeszcze, nie, ale tak z relacji znajomych, prawda, i innych. Profesor Joniak też miał 90 parę lat przecież malował, czyli taki mój mistrz, mentor, nie? Malował miał 90 parę lat, ale on tak machał pędzlem, a żona mu obok podsuwała tutaj, dawała mu kanapeczkę i dalej machał pędzlem, także zostawił teraz dla rodziny. To jest przygoda. Malowanie to jest duża przygoda, naprawdę. Warto właściwie zawsze zacząć. Naprawdę warto zawsze zacząć. Ja mam w grupie, na przykład prowadzę grupy, gdzie mam średnią wieku we Francji. Miałem 97-letniego byłego pilota RAF-u, który, no zmarł niestety teraz jakoś 2 lata temu, ale pięknie malował. Najmłodsza miała 18 lat, a najstarszy 97. Malują. Jakie emocje to wywoła. Gadżety, kupowanie łupków, wymiana papierów między sobą. Normalnie nagle jakieś grupy towarzyskie się zaczynają tworzyć. Niesamowite to jest. Nowa paska. No to nic, nie zamęczam już? Nie. Jak macie jakieś pytania? Optymizm. Optymizm, przede wszystkim optymizm. Tak.